Hejka, cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i dzisiaj zapraszam Was na mój autorski tag, który stworzyłam oczywiście w porozumieniu z Oliwią, z którą prowadzę Styczeń z kobietą. Akcję, która polega w dużym skrócie na czytaniu, oglądaniu, słuchaniu książek, filmów, muzyki o kobietach tworzonych przez kobiety i generalnie wspieranie wszystkiego, co zrobione, stworzone przez kobiety. Jakby staram się tutaj nie przedłużać, dlatego że chciałabym skupić się właśnie na tym tagu. Mamy 7 pozycji, 7 kategorii, w których zapraszam również Was do polecenia książek. Jeśli nie na Waszych kanałach czy Instagramach, to możecie nawet w komentarzu po prostu dawać swoje własne propozycje na te kategorie, o których ja będę mówić dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy bawić się fajnie i że znajdziecie tutaj wiele wspaniałych polecajek, dlatego że postanowiłam nie ograniczać się do jednej książki czy do jednej autorki, tylko postaram się dzisiaj polecić Wam jak najwięcej i przy tym nie zanudzić Was na śmierć, także zaczynajmy! Tak, Styczeń z kobietą rozpoczynamy od kategorii sufrażystki, czyli książki o kobietach w historii, na przykład jakieś biografie bądź jakieś reportaże. I tutaj dzisiaj będę polecać Wam 3 książki, które bardzo, bardzo mi się podobały i które wszemi wobec myślę gdzieś tam daję o nich znać, o może w ten sposób. Chłopki, Maria Curie, jej oczywiście biografia oraz Żeńska końcówka języka. Chłopki przeczytane przeze mnie wraz z Marią Curie w zeszłym roku. Obie pozycje pokochane, uwielbiane. Jeśli chodzi o chłopki, to książka, która opowiada o tytułowych kobietach z polskiej wsi i to w każdym możliwym aspekcie, w każdy możliwy sposób, z wielkim zrozumieniem i bardzo, bardzo przystępnie, także czyta się to wspaniale i wybornie. Tak samo jest zresztą z biografią Marii Curie, która, jak słyszałam, jest już praktycznie niedostępna w sklepach, co jest mega, mega ciekawe, także jeśli chcecie ją przeczytać, to myślę, że już raczej e-booka, chyba że wydawnictwo szykuje może jakiś dodruk. Wspaniała, pełna zrozumienia, pełna emocji biografia, która doprowadzi Was do łez. I moje ostatnie odkrycie, pierwsza książka przeczytana w tym roku z TBR-u, Styczeń z kobietą, Żeńska końcówka języka, z polecenia mojej ukochanej Martuni do góry książkami, która czytała i się zachwycała. Ja również przesłuchałam jej w audiobooku i po prostu, no, ta pozycja jest nieziemska, każdy powinien ją znać. Mamy tutaj język od każdej strony, ale mamy też feministyczne aspekty istotne dla kobiet po prostu. Mamy też co nieco o języku niebinarnym, także całość jest również pełna takiej wrażliwości na drugiego człowieka, a jednocześnie bardzo rzetelna i po prostu świetnie napisana. Wielkie, wielkie brawa dla Martyny Zachorskiej, autorki, no po prostu znakomitość. Kategoria numer 2, Superwoman, najsilniejsza bohaterka literacka. Mam dla Was trochę poleceń, dlatego że nie mogłam się zdecydować. Przede wszystkim oczywiście Nina Riva z Malibu Płonie, przecudowna bohaterka, z którą wielu z nas może się utożsamić. Kobieta, dziewczyna, która od najmłodszych lat musiała przedkładać szczęście i po prostu spełnienie swoich bliskich ponad własne, dlatego że niestety taki spotkał ją los. Dorosła Tiffany D. Jackson i Enchanted, główna bohaterka, która pada ofiarą groomingu, pada ofiarą nadużyć seksualnych i mimo tak okropnych i strasznych doświadczeń stara się też walczyć o siebie w pewnym momencie i o swoje marzenia kariery muzycznej i to, jak zostaje z tym wszystkim pozostawiona i mimo, że tak naprawdę nie mamy prawa wymagać od niej, że poradzi sobie z tą sytuacją, to ona radzi sobie tak, jak potrafi najlepiej. Wiele emocji w ogóle wzbudza we mnie ta bohaterka i uważam, że zasługuje na wiele wrażliwości. Nie mogło zabraknąć mojej kochanej Jane Eyre, z Dziwnych losów Jane Eyre, Charlotte Bronte. Znakomita bohaterka, która nie zawsze była dla mnie wzorem, z którą nie zawsze mogłam się utożsamić, bądź której wybory nie zawsze potrafiłam zrozumieć, ale zakochałam się w niej od pierwszych stron, dlatego że jest po prostu uparta, jest wierna sobie, wie czego chce i uczy się całe życie, aby po to właśnie sięgać i ja byłam zachwycona, mogąc towarzyszyć jej w tej drodze i w tej przemianie. Poza tym pałam do niej taką niesamowitą miłością, dlatego że jest jedną z pierwszych właśnie takich bohaterek, przy których poczułam się jak w domu i po prostu ją kocham.
moja ostatnia miłość, czyli tytułowa Violet z życia Violet. Po prostu kolejna bohaterka, która właśnie daje mi troszeczkę taki vibe Dziwnych Losów Jane Eyre i właśnie Jane. Dlatego, że mimo, że los nie oszczędza jej i momentami życie bywa dla niej bardzo trudne, to ona gdzieś tam nie gubi swojego człowieczeństwa, nie gubi tej miłości do życia, a wręcz znajduje ją w pewnych momentach na nowo. Ja po prostu znów było to dla mnie niesamowitym przeżyciem móc jej w tym towarzyszyć podczas czytania tej książki i myślę, że wielu z Was zakocha się w niej dokładnie tak jak ja. Dziewuchy dziewuchom to trzecia kategoria tagu i jest to autorka, którą podziwiam. Tutaj ciekawe zestawienie, dlatego że może trochę są i trochę nie są to stricte autorki, dlatego że są to prawdziwe postacie, postacie kobiety, które piszą o sobie. Mamy tu dwie autobiografie, memuary, tu autobiografia, tu memuar niesamowicie niezwykłych jednostek. Janet McCurdy, czyli nastoletnia aktorka, która wcielała się w rolę Sam w serialu iCarly dla nastolatek i jej bardzo, bardzo trudna, przykra, momentami naprawdę rozdzierająca serce historia. Cieszę się, że moja mama umarła. Sam tytuł jest kontrowersyjny, ale uważam, że warto zwrócić uwagę, że to środek powinien najbardziej nas szokować, dlatego że mamy tu niezwykle przejmującą historię młodej dziewczyny, wręcz dziecka, które jest uwikłane w bardzo niezdrową relację ze swoją matką, które spełnia od najmłodszych lat zachcianki swojej matki, spełnia jej marzenia, tak naprawdę absolutnie nie ucząc się o swoich potrzebach i w ogóle nie zwracając na nie uwagi, też zostaje w pewnym momencie wpędzona nie tylko w poczucie winy, ale też zaburzenia odżywiania. No jest to bardzo trudna książka, ale niezmiennie cały czas mocno i z całego serca ją polecam, bo naprawdę warta uwagi. Co się zaś tyczy Mariny Abramowicz, to jest to moje odkrycie absolutnie spontaniczne, dlatego że ja sięgnęłam po tą książkę w audiobooku, z tego co pamiętam. Bardzo mnie jej postać interesowała, dlatego że słyszałam o niej co nieco. Gdzieś tam były rozmowy wśród moich znajomych i jej postać jawiła mi się jako właśnie taka przerażająca i nieco mnie onieśmielała, ale ta biografia sprawiła, że czułam się tak, jakbym obcowała po prostu z artystką najwyższych lotów i słuchanie jej historii, którą opowiadała na własnych zasadach, bardzo, bardzo mnie inspirowało i inspiruje do dziś i naprawdę uważam, że jest to biografia, którą warto znać. Czwarta kategoria tagu to bestie. Jest to bohaterka, z którą chcielibyśmy się zaprzyjaźnić. Oczywiście mam tutaj dwa swoje typy. Mogą Was zaskoczyć, a mogą Was nie zaskoczyć. Perfect on Paper i oczywiście główna bohaterka, czyli Darcy Phillips, która prowadzi poradnie dla osób gdzieś tam zmagających się z nieszczęśliwą miłością, złamanym sercem bądź jakimiś problemami w związku. Tą poradnię oczywiście prowadzi anonimowo gdzieś tam w szkole. Ludzie mogą zostawiać jej listy w szafce specjalnej, która nie jest przez nikogo zajęta i ona jakby stara się im pomóc w oparciu o jakieś podręczniki, o jakąś taką popularno-naukowe teorie i tak dalej. Generalnie cała ta książka jest pełna ciepła, ale pełna jest też bohaterów, którzy biorą odpowiedzialność za swoje czyny, które nie zawsze są dobre i nie zawsze są gdzieś tam zgodne i moralne. I Darcy jest właśnie taką nieidealną bohaterką, którą uwielbiam i z którą strasznie chciałabym się zaprzyjaźnić. To może być ciekawy wybór, ale Fio, czyli główna bohaterka Humorów w cukrze, również jest taką postacią, która niezwykle mnie intryguje, niezwykle mnie gdzieś tam ciekawi i bardzo chciałabym nawiązać z nią relację i móc porozmawiać o rzeczach, których boi się na co dzień, które sprawiają jej trudność i być może pomóc jej sobie z tym poradzić. Piąta kategoria, czyli ponad podziałami. Bohaterka, której wyborów nie rozumiemy, ale szanujemy. U mnie od zawsze na zawsze takimi bohaterkami w ogóle są bohaterki napisane przez Therese Bowman.
Wyciągnęłam sobie tylko utonęła, ale myślę, że generalnie mogę tak powiedzieć o każdej z bohaterek innych powieści, jak ta druga, czy o Zmierzchu, a także Andromeda, dlatego że ta autorka w bardzo specyficzny i ciekawy sposób kreuje swoje postaci i myślę, że fakt, że nie jestem w stanie się z nimi utożsamić i absolutnie nie rozumiem, dlaczego postępują w taki sposób. Często ten sposób jawi się jako niemoralny i pozbawiony skrupułów. To sprawia, że nie mogę się oderwać, że bardzo chcę poznać ich perspektywę, bo to jest perspektywa tak absolutnie odmienna od mojej, że czasem ciężko mi ją w ogóle gdziekolwiek złapać. Myślę, że w ogóle w literaturze skandynawskiej bardzo dużo jest takich postaci kobiecych, do których mam podobny stosunek. I one wszystkie stanowią persony, które bardzo chciałabym poznać, co może wydawać Wam się dziwne, ale nic tak nie rozwija człowieka jak czytanie bądź rozmawianie o lub z osobami, które mają zupełnie odmienne podejście do życia, bo mogą nas wiele nauczyć. Kolejna pozycja, kolejna kategoria to siostrzeństwo, czyli książka o pięknych relacjach między kobietami. I tutaj chciałabym sprostować, dlatego że to może być trochę mylące. Myślę, że możemy podciągnąć pod tą kategorię również relacje romantyczne między kobietami, natomiast wtedy być może tytuł tej kategorii siostrzeństwo nie będzie się, będzie się troszeczkę z tym kłócił, ale umówmy się, że dopuszczamy też takie relacje. I tutaj pomyślałam o dwóch książkach. Czarny tort, w którym retrospekcje i historia, która dzieje się gdzieś tam w przeszłości i później ona właśnie tłumaczy to, co się dzieje w teraźniejszości, przedstawia również piękną relację przyjacielską, platoniczną między dwoma dziewczynami młodymi, zagubionymi i tym pokazuje to, jak one właśnie stawiają czoła różnym przeciwnościom. To mnie bardzo tak rozczulało i gdzieś tam sprawiało, że ta książka była pełniejsza. Mamy też oczywiście inne relacje kobiet, nie tylko tych dwóch dziewczyn, które gdzieś tam przewijają się na przestrzeni tej historii. I one wszystkie właśnie jawiły mi się jako taka gdzieś tam siła, siostrzeństwo, gdzie kobiety wspierają kobiety. I jakoś tak wspaniale mi się o tym czytało w tej książce. Oprócz tego oczywiście ukochana Daisy Jones and the Six. I tutaj myślę o relacji dwóch bohaterek, Karen oraz Camille, i tego, jak wspierały się, jak gdzieś tam były cały czas obok siebie, nawet w najgorszych momentach. I nawet w momentach, kiedy być może jedna mogłaby drugą potępić, ale przyjaźń i takie zrozumienie dla kogoś, kogo kochamy, kto też jest kobietą, kochamy oczywiście w sensie jak rodzinę, jakby nie ma dla nas wtedy znaczenia, co ta osoba robi, czy to kłóci się z naszym postrzeganiem świata, czy nie. Wspieramy ją, bo właśnie tego potrzebuje. I ja tutaj widziałam taką relację i tak ją uwielbiam, po prostu kocham Kamilę i Karen razem. I słuchajcie, ostatnia kategoria. Ta dziewczyna, bohaterka, którą chciałbyś być. Oczywiście myślę, że nikogo nie zaskoczy wybór, dlatego że Niewidzialne życie Adi LaRue to jest moja absolutnie ukochana powieść. Ukochana powieść o niesamowicie zagubionej, inspirującej, a także zmotywowanej do działania dziewczynie, która po prostu urodziła się w nieodpowiednich czasach, w czasach, w których przeznaczenie kobiety było proste. Miała zostać matką, miała zostać żoną, natomiast Adi, tytułowa bohaterka, widzi swoją przyszłość zupełnie inaczej i walczy z całych sił, aby pozostać wierną sobie, co nie kończy się dobrze, a przynajmniej nie do końca, ale myślę, że jeśli jeszcze nie znacie tej historii, to najlepiej, abyście wiedzieli o niej jak najmniej. Myślę, że wiele z Was rozumie, dlaczego tak uwielbiam tą bohaterkę, a jeśli nie mieliście w planie tej książki, to mam nadzieję, że teraz będziecie mieć, bo myślę, że każdy odnajdzie w tej książce bohatera, nie tylko samą Adi, który sprawi, że poczujecie się zrozumieni.
To jest właśnie nasz autorski tag Styczeń jest kobietą. Zapraszam Was serdecznie do nagrywania tego tagu u siebie, być może udostępniania go w ramach postu, może rolki na Instagramie albo filmu na YouTubie, jak tylko macie ochotę. Mamy nadzieję, że po prostu dołączycie do tej zabawy z nami i polecicie swoje książki. Ja oczywiście zostawię na dole spis pytań w opisie, także korzystajcie z niego dowoli, tylko oznaczajcie nas na swoich materiałach albo wysyłajcie nam, żebyśmy mogły je zobaczyć i wesprzeć i skomentować, bo to dla nas niesamowicie ważne. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.